Witam wszystkich serdecznie. Viewfinder jest to nowe demko, które wskoczyło nam do sklepu na PS5. Także zobaczmy sobie. Dobra, tu nic nie mamy. No, Viewfinder, czyli taki wizjerek fotograficzny, tak? Rozumiem, że tu będzie coś z tym powiązane. Okej. Od razu, z grubej rury. Możemy skakać. Możemy usiąść. A ja coś tą grę kojarzę, chyba nie wiem, czy na Xboxie było. Dobra. Mogę się mylić, wiecie, bo coś mi tak świta. Aha, czyli jakieś notatki możemy czytać. To think all the wonders of the world can be dabbled with as long as you build the right space. Whether Hiraya wants to admit it or not, faktycznie widać będzie przyjemna chyba. Brilliant. Now, how do I get out of here? Zapowiada się intrygująco. Tu możemy większość rzeczy jakaś interakcja istnieje, także spoko. Spadłem. Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. There must be a way to get back up there. Aha, dobra, czekajcie, czyli co? Jest to jakieś wejście? Ale trochę tnie, nie wiem czy to widzicie. Nie ma wejścia, czyli muszę z rewinda zrobić. I co, dam radę jak na przykład podbiegnę, a tu się nie da biec, co? To wejdźmy innym mostkiem. No. Czyli będziemy sobie porównywać coś na pewno. No mogę. Aha, czyli to tak mi mówi, co mam gdzieś zrobić. A, patrzcie. O kurde, ciekawe. I co? W ten sposób się levele przechodzi? Co to jest? Dobra, to coś tu robi. Czy to położę w innym miejscu? To nie, to tak samo działa. Not enough power. Something's missing? O, ciekawe. To powiem wam, że to jest takie podobne trochę do... Znaczy, no generalnie trochę podobne. Do Talos Principle, do takiej gierki, która wymagała też jakiegoś logicznego myślenia. It's almost working. Looks like we need one more. Czyli teraz gdzieś będę musiał przejść, tak? A gdzie jest ten trzeci? Ja go tu nigdzie nie widzę. I co? I tu będzie ten trzeci, tak? A patrzcie. Kurczę, ciekawa ta gra jest. Ciekawie jest zrobiona. Ale tutaj jeszcze jest wejście jakieś, patrzcie. Tego nie było, nie? Ciekawie to się zapowiada, powiem wam. Naprawdę fajnie. No i teraz możemy wejść, czyli generalnie musimy rozwiązywać łamigłówki. Na każdym z takich
Lekarzem z takich leveli musimy. O, tutaj w ogóle nic nie możemy, nie? Do góry my nogami to jest, patrzcie. A teraz to gdzie będzie? Czy to tak po prostu dowolnie? You can rotate reality too. Aha. Another dead teleporter. No kurczę. No dobra, i co ja mam tutaj? Jak mam go odpalić, jak tu nie ma tych klocków nieszczęsnych? Mogę to zabrać? Jest jakiś kabel, patrzcie, to są jakieś panele słoneczne. No ale tu się nie da zejść, nie? Czekajcie, tu coś jest zasilane, to lampa jest tylko zasilana. Może tam jakoś do góry wejść? Ale jak? Battery somewhere, no ale gdzie, kurde, jak tutaj nic nie ma? No, pierwszy, o, mamy jeszcze, możemy podnieść foto jakieś chyba. Nie zwróciłem uwagi. Tam? Aha, dobra. A tu tylko jedną trzeba, dobra. No, widzicie. Wow, this place is beautiful too. A bit overgrown though. Taki chilloutowa gierka, powiem wam. Można sobie pograć. Jakieś graficzki, tu jest pusto. Tu nic nie ma. Trzeba było przejść tam, na tamtą stronę. Teraz zobaczmy jak. O, mamy zdjęcie, dobra. Czyli zdjęcie z mostem. Coś tam huczy, brzęczy. No tak dosyć prosto jest skonstruowana ta gra, ale powiem wam... Czyli z tej strony, tak? Albo tak musimy, o, patrzcie. A to jest genialnie wymyślone, powiem wam. To jest tak zlane z rzeczywistością tutaj. Że naprawdę fajnie to wychodzi, że to jest taki moment, że kurczę, jak to jest już? It's been so long that tea's gone cold. Patrzcie, zobaczcie, to jest, jak to jest fajnie, genialnie wymyślone, nie? I wchodzicie sobie. To wygląda, jak przykładacie zdjęcie i nagle to staje się rzeczywistością. Genialnie to jest naprawdę rozwiązane. Jak oni to tak fajnie zrobili? Maybe there's a surface you can use to climb up there. This place, beautiful as it is, carries so much weight. Nie, to tędy przyszedłem, tak? Promise of a future. A co to za zwierz tam siedzi? Even now, I'm striving to reach jakiś koteł. Never thought possible. All that I hope is that. A tu coś jest jeszcze, patrzcie, zdjęcia. To have meaning out there as well. A jak ja mam się tam poklejmbować po tym? Tam nie, to muszę wejść tu chyba do góry. Powiem wam, że teraz mam zagwozdkę. O, spadłem. A jak to potem się da wejść? Nie da się. Aha, czyli zrobić z tego taki stopień. A jak się cofa? Dobra, kumam. Czyli do postawienia tego momentu muszę cofnąć. I teraz postawić to w ten sposób, tak? Czy jeszcze źle postawiłem? Jeszcze chyba źle.
Kurczę, ja to pod złym kątem stawiam, nie? Teraz się tam nie wcisnę. O, widzicie? Gapcie, jestem. A, double tap, to dobra. Kurczę, nie za bardzo powiem wam. Nie za bardzo kumam, jak to zrobić. A, dobra, tak. No świetne to jest, powiem wam, naprawdę, bardzo fajne. Takie coś jak właśnie Talos Principle, to co było. Też trzeba trochę pogłówkować, żeby ogarnąć temat. Ale bardzo ciekawe rozwiązane jest przejście między etapami. To wam muszę powiedzieć, że jest naprawdę super. A i teraz następną sobie weźmiemy. Przywołamy sobie następną tą fotografię. Jeszcze następną, co? A może po prostu to ma za zadanie. Rozumiem, czyli to ma za zadanie nas. A my mieliśmy w jakimś kierunku iść, nie? Gapcie, jestem. Już pewnie idę w złym kierunku teraz. Miałem iść gdzie indziej. Mam iść tam. Czy musiałbym iść tak pod skosem? Wskoczę? Nie wskoczę. A, czyli... Nie, no dobrze, mam jeszcze jedną, dobra. Kurde, tu też nie wskoczę. Zwaliłem. Dobra, teraz dam radę. Wyciąłem ten niechcący, patrzcie. Teleporter wyciąłem. Teraz go, też już go wyciąłem. Dobra, czyli trzeba iść tak bardziej w bok. I tu bardziej. Tu bardziej. Teraz wyżej, o. I teraz będzie ok. Bardzo ciekawa gierka, powiem wam. Zapowiada się fajnie. Lubię takie gry. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się kryje. I będziemy powoli kończyć te demko, chyba mi się wydaje. Close your eyes. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soul compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful soul? Patrzcie, takie i śmakie są. Super sprawa. Ale fajne. Ten art jest super, nie? Powiem wam. Nawet muzyka jest inna teraz. Bardzo fajnie jest to rozwiązane, powiem wam, naprawdę. Patrzcie, wchodzę sobie do domku. Patrzcie, i ten art się zmienia. No genialnie jest to zrobione, naprawdę, powiem wam. Bardzo mi się to podoba. A co to za... Aha, to gramofon jest następny. Your mind is limitless.
No dobra, ale tutaj nie widziałem rysunku. A, bo tu jest... Patrzcie, tu jest most zwodzony. Okej, okay, czyli oprócz tych rysunków jeszcze mamy jakieś inne łamigłówki. Kurczę, no ale wygląda to genialnie, powiem wam naprawdę. Naprawdę jest to ciekawa gra, powiem wam. Taka miła odmiana do tego wszystkiego, co ostatnio wychodzi. Także zobaczcie, doszliśmy chyba... O, mamy... O, i zobaczcie, i teraz możemy coś produkować. Nie, no dobra, nie da rady. A teraz się dopiero zaczyna, kurczę, właściwa rozgrywka, nie? Czyli my będziemy produkować. Zobaczcie. My będziemy produkować takie sceny. Będziemy musieli, tak jak sama nazwa wskazuje, przez ten optyczny nasz... Przez ten nasz optyczny wziernik, że tak powiem. Patrzcie, i teraz my sobie to obrócimy. Przez ten nasz, tego naszego viewfindera będziemy musieli sobie tworzyć obrazki i przemieszczać się między tymi światami. Mamy 5 klików na to, żeby rozkminić, jak na przykład wziąć tą baterię, przerzucić tu za tą zamkniętą bramę. Widzicie? Jak to rozkminić, żeby to za tą zamkniętą bramę przenieść to tam. Czyli pewnie tu trzeba będzie jakąś dziurę zrobić. Niestety. Może coś pod kątem. Patrzcie, tu sobie zrobić takie zdjęcie. Postawić to tu, żeby to było nisko. O, spadło. Mój błąd. Tak, żeby to nie spadło, nie? I teraz potrzeba by było zrobić tutaj przejście. Tu coś mamy jeszcze, zobaczmy co tu jest. A to są jakieś tam rzeczy, nie? Ale jest stół. Może gdybyśmy zrobili zdjęcie stołu. A, teleporter został zniszczony, tak? Okej, to czyli to nie będzie tak. Może trzeba to zrobić w ten sposób, nie? Zobaczcie, ale ja nie mogę przez to przeskoczyć. A jakbym to tak tutaj wstawił? Nie, czyli z tej strony. Tam po prostu trzeba będzie wejść, nie? A teraz dziurę sobie zrobiłem. No ale wiecie o co chodzi. Dobra, gierka, powiem wam, bardzo ciekawa. Bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo mi się podoba. Także warto sobie będzie ją przetestować, jak wyjdzie. Ona chyba jeszcze jej nie ma teraz, tak? Czy to jest... Nie, to jest demko. Także jak wyjdzie, to trzeba będzie sobie zwrócić na nią uwagę, bo jest bardzo ciekawa. Ja się na dzisiaj z wami pożegnam i do zobaczenia.